Święta wielkanocne coraz bliżej. Jaworzanie, jak widać, są już na nie gotowi, ale po kolei. Przygotowania pierwsi rozpoczęli najmłodsi, podczas warsztatów zdobienia jaj, które odbyły się w parkowej. Dzieci dekorowały jaja muliną, piórami, cekinami. Jak stwierdzili uczestnicy, zadanie nie było łatwe, ale kto nie da rady? Najmłodsi? W życiu. Oni nie poddają się, a efekty ich prac z pewnością ozdobią stroiki wielkanocne wielu jaworskich domów. Jaworskie Stowarzyszenie Charytatywne Damy Radę przygotowało jarmark wielkanocny, na którym można było przypomnieć sobie smaki z dzieciństwa oraz poznać te nowe. Chociażby kuchni ukraińskiej przygotowane przez osoby mieszkające obecnie w Jaworze. Podczas jarmarku nie zabrakło wielu smakołyków, a przede wszystkim szczytnego celu, jakim była zbiórka pieniędzy na rzecz podopiecznych stowarzyszenia. Podczas jarmarku można było już poczuć atmosferę świąt. Niech biją dziś dzwony, niech wielbi Cię cały świat, alleluja. Aż wreszcie przyszedł czas na dekorację jaworskiego rynku. Jaworski Ośrodek Kultury wspólnie z wieloma stowarzyszeniami, instytucjami, ale tu niech opowie o tym Blanka Wdowiak, która zna ten projekt najlepiej. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych zaprosiliśmy Jaworzan do włączenia się w stworzenie Alei Drzewek Wielkanocnych. Do akcji zgłosiło się 18 drużyn, które przygotowały niesamowite dekoracje i wspólnie z nami zawiesili je na drzewkach, które rosną po obu stronach ratusza miejskiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym za ogromny wkład pracy i wykonanie pięknych, zaskakujących ozdób. Wszystkich Państwa zapraszamy na jaworski rynek na żywo podziwiać te piękne drzewka. Sprawcami tych pięknych dekoracji świątecznych są grupa teatralna Wernisaż, niepubliczne przedszkole Montessori Kangurek, koło gospodyń wiejskich Jawara, miejska biblioteka publiczna, sklep owocowo-warzywny, Uniwersytet Trzeciego Wieku, publiczne przedszkole Prymusek, Centrum Usług Socjalnych, Świetlica Środowiskowa, Stowarzyszenie Złota Jesień, Szkoła Podstawowa nr 1, przedszkole publiczne nr 4, Atomówki, uczennice PCKZ-u, Szkoła Medyk, przedszkole publiczne nr 2, przedszkole publiczne nr 8 i Stowarzyszenie Damy Radę oraz fachowcy. Grupa fachowcy, czyli uczniowie klasy logistycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Wielkie brawa dla wszystkich. Wszystkie drzewka są bardzo ładne. Nastrojowo, świątecznie. U nas na Ukrainie nie tak odmieniają Paskę. U was interesno oczy. U nas piekło Paskę, u nas takiego nie ma. Jak się wam podobają dekoracje jaworskie? Bardzo ładne, a Maćkowi najbardziej. Super inicjatywa. Z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych życzymy dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca oraz sukcesów. Wszystkiego najlepszego na święta życzy Jaworski Ośrodek Kultury. Również my dołączamy się do życzeń, życząc Państwu przede wszystkim spokoju, rodzinnej atmosfery i wielu jak najbardziej ciepłych, najmilszych chwil spędzonych z najbliższymi.